Siemano, ja jestem Szawa. Siemano, ja jestem Kondzi, witam. A to są waperskie newsy. Dokładnie tak, więc jeżeli chcecie pozostać na bieżąco ze wszystkim najważniejszym, co dzieje się w świecie vape, subskrybujcie ten kanał. Mamy także naszą własną grupę na Facebooku, Kwadrans Ekipa, zapraszamy gorąco oraz przypominamy, że kanał jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. A dzisiaj w newsach chyba najzabawniejszy hit w dziedzinie badań nad e-papierosami. Informacja, która nie przeszłaby nawet w prima april. Zacznijmy od krzykliwego nagłówka artykułu opublikowanego na łamach brytyjskiego brukowca Daily Mirror. Wapowanie podczas ciąży podwyższa ryzyko urodzenia dziecka z problemami behawioralnymi, dowodzą badania. Tekst pod nagłówkiem jeszcze bardziej przerażający. Wystawienie na aromatyzowane chemikalia pochodzące z papierosów w łonie matki prowadzi do hiperaktywności płodu. Dodatkowo nikotyna powoduje jeszcze bardziej dramatyczne zmiany w dopiero co rozwijającym się płodzie, alarmują naukowcy. Straszak jakich mało, nic tylko zherać w gacie i wyrzucić epeta do śmietnika. Jednakże wystarczy wczytać się dalej, by dowiedzieć się, że eksperyment przeprowadzono na małych akwariowych rybkach, a konkretniej na rybkach nazwanych daniopręgowami. Czytając publikację dowiadujemy się szczegółów. Wyodrębniliśmy ekstrakty aerozolowe, VAES, nie wiem co to znaczy, W celu określenia potencjału neurotoksyczności prenatalnej za pomocą fotomotorowej reakcji zarodka ryby danio, PNR, translacyjnego biosensora neurobehawioralnego. Mówiąc prościej, jajogłowi wrzucili na szalkę Petriego zarodki dania pręgowanego, zachmurzyli je aerozolem, ile wlezie i obserwowali co się dzieje. Szykuje się naukowy bubel 2020 roku, jakich mało, a w waperskim kwadransie jeszcze takiego bullshitu nie było. Nie było, to nie jest koniec sensacji, słuchajcie, bo jak się okazuje, zarodki wykazywały hiperaktywność tylko w wypadku używania przez naukowców aromatyzowanych płynów. Tak jest, trzeba udowodnić, że smakowe likwidy to nic innego jak piekielne soki stwarzone przez samego Lucyfera. Autor tego całego pseudobadania, profesor Matilach Vine z Uniwersytetu w Calgary, nie ma wątpliwości, że to właśnie chemikalia zawarte w płynach do e-papierosów szkodzą jeszcze nienarodzonym rybkom. Szkoda słów, słuchajcie, jest to jawna nagonka na e-papierosy. Przeprowadzone badania, które z rzeczywistością nie mają tyle wspólnego, co Nutella ze zdrowym odżywianiem. Za spokojnie ostatnio było, na koniec roku trzeba jeszcze pocisnąć wejść. Miejmy nadzieję, że badania zginą w czeluściach zapomnienia i nie staną się karmą dla rybek z mainstreamowych mediów. Zakończmy tą informacją wypowiedzią znanego pro-vapingowego działacza Clive'a Batesa. Z badań obserwujących hiperaktywność rozwoju zarodków danio prążkowatego narażonych na działanie chemikaliów stosowanych w smakowych płynach, antywapingowi fanatycy stwierdzą, że wapowanie podczas ciąży to przestępstwo. Badanie faworyt w konkursie na najbardziej komiczne i zbędne badanie w historii nauki. Dokładnie tak. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, jaki rzeczywiście wpływ ma wapowanie podczas ciąży, zapraszamy do lektury biuletynu opublikowanym przez Royal College of Midwives. Link znajdziecie w opisie. Wapująca konsola do gier? Heheszki, heheszkami, ale zainteresowani tematem gamingowym z pewnością domyślają się, o czym za chwilę opowiemy. Otóż kilka dni temu nasz rodak stał się sławny na dosłownie cały glob, publikując krótki film na Twitterze ukazujący jego nowiutkiego Xboxa serii X, dymiącego jak prawilny waper. Branżowe media od razu ruszyły w obronie Microsoftu, mówiąc, że efekt jest łudząco podobny do tego, który można osiągnąć wpuszczając vapingową chmurkę pod urządzenie. W sieci już tego samego dnia zaczęły pojawiać się filmiki, jak waperzy rekonstruują wydarzenie mające miejsce na oryginalnym materiale. Doszło do takich absurdów, że oficjalny fanpage Xboxa w Polsce prosił, by nie wdmuchiwać chmur w urządzenie. Jak finalnie się okazało, dymienie rzeczywiście było wynikiem usterki i nie był to odosobniony przypadek, że konsola wyłączała się, a z jej ubudowy w mniejszym lub większym stopniu unosił się dym. Dla ciekawskich, prawdopodobnie efekt komina jest wywołany usterką bloku chłodzącego całą konsolę. Podsumowując, jak dowiadujemy się z Twittera, wszystkie wadliwe konsole będą wymieniane na nowe, a wadliwe urządzenia przejdą szereg badań, by dokładnie dowiedzieć się, co jest przyczyną usterek. Dokładnie tak. Taka aferka ostatnio w mediach tych takich gamingowych było dość głośna nawet. Tak, Klawiter. Kuba Klawiter nawet przeprowadzał wywiad z tym chłopakiem. Dobra, słuchajcie, na dzisiejszych newsach to już wszystko. Dziękujemy wam bardzo. Widzimy się oczywiście za tydzień w poniedziałek o godzinie 18. Do zobaczenia. Cześć! Cześć.